oczywiście ze spotkaniem numer 1 Wataha kontra Trytony. Dokładnie tak, ja się nie mogę doczekać, bo jestem ciekaw, czy któraś z drużyn podejmie się jakiejś akcji na pierwszym poziomie. Zawsze jest to klasyczne rozstawienie się, a pierwszy poziom uważam, że no może być nie najgorszy w przypadku tych kompozycji. No chyba się na to nie zapowiada na chwilę obecną jednak. Podejmowanie ryzyka. Mogą sobie na to pozwolić Trytony, natomiast z drugiej strony Wataha zdecydowanie każdy błąd może ich kosztować utratę szansy już po tym pierwszym spotkaniu, a na pewno nie chcą do tego dopuścić. Dlatego muszą być bardzo mocno skoncentrowani, mieć się na baczności, jeżeli nie chcą dać sobie wyrwać z rąk tego awansu. No, wymaga to dosyć dużego skupienia i koncentracji, więc jeżeli jesteście fanami Watahy, to na pewno kibicujcie im bardzo mocno na czacie i trzymajcie za nich kciuki, ponieważ jest to dla nich bardzo ważne spotkanie w lidze akademickiej. Już tutaj pierwsze zwycięstwo, jeżeli chodzi o Ezreala, ponieważ udało się uszknąć troszkę tego dodatkowego złota, 60 sztuk dokładnie z tego jednego stosiku za pomocą kleptomancji wywalczonego. Dobre otwarcie, wiadomo, że zawsze to jest dodatkowy atut, szybciej będzie można wrócić się po łezkę, bo też warto wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o wybór Ezreala, tutaj nie było poniekąd oczywiście wielkiego problemu i teleport zagrany. To powoduje oczywiście, że do tych pierwszych przedmiotów, do tej pierwszej łezki możesz naprawdę właśnie bardzo szybko ją podjąć, nie tracąc też zbyt wiele z linii, co jest z reguły właśnie takim największym problemem z tym szybkim powrotem. Dokładnie tak, dlatego to może być bardzo mocno przyspieszone i nie będzie tracił aż tak dużo do tego Luciana, który, no jak dobrze wiemy, lubi nakładać presję na samym starcie. Zobaczymy, czy tak będzie, bo na razie to właśnie Sylpy wraz ze swoim marksmanem powodują sytuację, w której jednak stara się tutaj Lucian wraz z Braumem odsuwać. Także nie będziemy mieli takiego hardego wejścia level 2, bo to też często widzimy praktycznie od początku istnienia Ligi Legend. No ten zespół, który oczywiście zdobywał ten drugi poziom, wchodził w rywali. Nie jest to odpowiednia kompozycja na to tak naprawdę. Mhm. Rengar, dobre wejście na Urgota, ale złapał bardzo dużo strzałów z kolana. Ale zobacz, co robi Jack. To jest też istotne, ponieważ on już jest na górze. Tutaj co prawda też mamy vis-a-vis dość blisko. No problem jest taki, że trzeba by było tutaj naprawdę szybko przepchnąć te fale creepów. Przepraszam oczywiście. Na zdrowie, a tymczasem my przechodzimy na górną, ale tam cały czas jest Jack, póki co marnuje troszeczkę czas. Marnuje, ale też zobacz. Więc pytanie, czy to jest takie marnowanie, zobaczmy, zaraz będzie akcja na górze. Może nawet wywołać się z tego frag, ponieważ nie spodziewają się tamtego Gragasa. Błyskawiczne wejście na Urgota, pierwszą krew, Adam pokazuje, że wiedział co robi, biorąc tego Rengara. Zaraz może być drugie zabójstwo, jeszcze flash od Jacka, flash od Adama, to jest 2-0 na konto Trytonów, moi drodzy. Szybkie otwarcie i koziołki już wiwatują tutaj oczywiście, aczkolwiek to jest sam początek. Trzeba przyznać, że Adam tam troszkę chyba nie do końca odpowiednio zagrał, bo wydaje mi się, że doskakiwał do creepa tam 2-3-krotnie, no ale nie będziemy tego rozsądzać, tak. Chociaż jedno zabójstwo na powrót, no Lucian się raczej tego nie spodziewał, nawet nie użył heala. Myślę, że da radę przeżyć ten wybuch bomby, no tak się nie stało. Ale to było dziwne, bo jednak tego czasu było naprawdę dużo, żeby kliknąć i tutaj zabezpieczyć sobie tak na 100% tego życia. To przeżycie nie będzie to wymagane. Nawet... No level 1 bombki. Nawet bym się pokusił o to, że może jakiś autoatak od Ezreala bardzo późno na niego spadł i nie zwrócił na to uwagi tak naprawdę. No cóż, tego się nie dowiemy, co przeszło przez głowę Ponurego, kiedy umierał tak naprawdę. Ja podejrzewam, że ja wiem co przeszło, tylko oczywiście nie możemy tego na wizji zacytować. Chyba już się tak wystarczająco dużo powiedziałeś. Tak, tak. No i cóż, presja oczywiście teraz nakładana przez Franchestera, mocno przepycha Adama w kierunku wieży, ale to i tak jest, myślę, szczęśliwy tutaj dosyć Rengar. Z racji oczywiście tego zabójstwa, a także faktu, że teraz jest w stanie pod tą wieżą dość swobodnie uszknąć sobie miniona 2 lub 3. I tak jak mówiłem, można było powrócić tutaj do bazy i zakupić tą łezkę i ona powoli nam się stakuje. Wiadomo, że to jest jedna z dwóch tutaj, właściwie jeden z dwóch tych przedmiotów, które oczywiście w ekwipunku Ezreala się pojawią, ponieważ teraz najczęściej również staramy się zdobyć no, troszkę więcej tej przeżywalności za pomocą Archangela.
No niemniej jednak, no, w sporym prowadzeniu jest teraz ten Ezreal. 39 do 18, jeśli chodzi o miniony. No ta śmierć ponurego może go dosyć dużo kosztować, zwłaszcza, że no, Ezreal nie ustaje. Dzięki temu teleportowi cały czas jest w stanie nacierać, tym razem z łezką. Więc trzeba zdecydowanie mieć się na baczności. No i widzimy raz za razem, kiedy tylko starałem się gdzieś tutaj podejść, teraz jeszcze slow zagrany, widzimy jedna bombka poleciała i druga bombka i żegnamy pana. Brał ma jeszcze heal Jeszcze heal wykorzystany. rzucony, ale no nie wiem do końca, czy był potrzebny. No dolna aleja Trytonów nie może świecić takich dużych triumfów jak górna. Jeszcze gdzieś tam bombkę złapał ponury i chyba będzie musiał się niedługo wycofać po raz kolejny. To będzie naprawdę bolesne. I tych creepów, jeśli chodzi o deficyt, będzie miał coraz więcej ten Lucian. No stara się tutaj oczywiście pozostać na linii, przy czym za kilka chwil celna salwa może skończyć jego życie. Teraz wykorzystano oczywiście ten wybuchający granat, chociaż zobaczmy, podchodzi nam tutaj Cassio, flash zagrany! Twinfang poleciał, ale nie Jest udało się błyskot zatruć. wyłączony z strony Luciana, więc będzie miał jeszcze trudniejsze zadanie na dolnej alei, ale proszę zobaczyć, jak dużo już z tej wieży ubywa nam. Jest dopiero 6. minuta, a tutaj już trzecia osłona spadła. Tak, push niezwykle szybki. Być może uda się również i czwartą wywalczyć, ponieważ tutaj tylko Braum jest. Żeby to była w No ogóle ten tak. Braum też niewiele może zdziałać, faktycznie może paść również czwarta. Kto by się spodziewał, że w tak krótkim czasie, no nie, jednak przytomnie wychodzi do przodu, wie, że musi chociaż troszeczkę tutaj obronić tej wieży. No ale troszeczkę złota sobie zarobił dzięki temu Ezreal. W tym momencie ma 1600 złota przewagi nad przeciwnikiem. Tak, przy kolejnym powrocie na pewno jakiś Shin wpadnie, albo uda się skończyć tutaj ten pierwszy przedmiot, który zamierzał zrobić. Brakuje presji ze strony Jacka. Gdyby pojawił się gdzieś tutaj w okolicach dołu, być może udałoby się sytuację jakoś, to tak powiem, uspokoić. Być może szuka Shin. dobrej okazji, ale za bardzo jej nie ma, biorąc pod uwagę, że bot lane wchodzi i nie stoi dosyć krótko przed swoją kolejną śmiercią, tak naprawdę, jak widzieliśmy ostatnio. O, nie wyliczył tym razem. Musiał się lekko wycofać, nieco zabrakło. No ale oprócz tej masakry, można powiedzieć, na dolnej alei, no to pozostałe całkiem wyrównanie, mimo tych początkowych zabójstw w okolicach gdzieś tam górnej. Odpalono oczywiście Gragas, będą starali się chyba zabrać smoka, ponieważ to jest jedna z tych rzeczy, które powinny być tutaj stosunkowo darmowe. Widzimy, że pojawił nam się w tej sytuacji Rengar, który gotowy jest już się odpalić. No botlane oraz środkowa aleja były przepuszowane, dlatego słuszne podjęcie tutaj smoka. Co prawda jest to smok powietrzny, czyli nie jest to coś, co raczej ich zadowala. No zostawione na 3 HP, więc gdyby jakimś cudem magicznie zostało to ukradzione, to chyba pluliby sobie w brodę do końca tego spotkania. No ale wiedzą, że nie mogą dać tutaj pola do popisu zbyt dużego rywalom, więc no Jack cały czas w pobliżu tej dolnej alei zaraz może gdzieś zaatakować. Co by się bardzo mocno przydało tutaj jego sojusznikom. Zobaczmy, jest stan na Braumie. Bardzo dużo obrażeń posiada już ta wieża na sobie. To jest już wejście Gragasa, jeszcze z flashem, body slam, co prawda uniknięta ta wybuchająca beczka, no i dzięki temu są w stanie No i jeszcze bezpalenie. będzie Gdzieś tam zabójstwo. Arakawę zaatakować bardzo agresywnie. No, te paski zdrowia są bardzo niskie. Wątpię, że tutaj pokuszą się o jakąś większą obronę tej wieży. To chyba będzie martwa wieża jeszcze przed 10. minutą, mam wrażenie. Raczej na 100% złoto spłynie tutaj prawdopodobnie, być może tylko i wyłącznie dla Ezreala, chociaż chyba się podzielą. Ostatecznie fakt jest taki, że gankowanie linii, która aż tak hardo przegrywa, zawsze jest dużym ryzykiem i tym razem to ryzyko się nie opłaciło, a jeżeli mowa o ryzyku, to takowego nie podejmie nam tutaj oczywiście. Syndra, wykorzystując swój błysk, no jeszcze parę Twinfangów i ciężko by było uciec. Dokładnie tak. No i widzimy, że Trytony słusznie podjęły decyzję o rotacji, kiedy wiedzą, że już dolna aleja jest stracona, to chcą na górnej pojawić się przed rywalami, żeby chociaż troszeczkę nadrobić złota z tych minionów, które tam czekają pod wieżą. Więc no, wyprzedzają ruchy przeciwników, a z racji tego, że smoka wzięli dość niedawno, to ewentualnie przy odpowiednim puszu mogą też pokusić się o Heralda. No tylko Jack musi się tu w okolicy pojawić, jeżeli chcą myśleć o po pierwsze kontroli wizji, a po drugie o tym, żeby w jakiś sposób wygrać z rywalami w tej bezpośredniej walce tak naprawdę. Bezpiecznie za ściany był w stanie zniszczyć tutaj za pomocą swojej bombki, też poniekąd, która dała wizję.
na tego to tema. Także ta świetna decyzja. Gdyby tylko podszedł, no to wiadomo, że tam już, tak jak mówiłeś, był Jack gotowy. No, Xin Zhao też jest blisko, także Lumi być może będzie chciał tutaj w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, ponieważ ten Gragas cały czas pozostaje gdzieś tam w okolicach tego Herald Pitu, a wiadomo, że to jest pewnym ryzykiem. No tej górnej, teraz już dolnej alejki zbyt często nie mieliśmy okazji oglądać, także tutaj ten pojedynek jest nam poniekąd troszkę nieznany, przy czym no jednak Adam sobie radzi całkiem nieźle, ponieważ cały czas jest to Rengar, który swobodnie farmi, przynajmniej pod tym względem jest na równo ze swoim przeciwnikiem. No tak, zresztą na dolną alejkę teraz raczej spoglądać za często nie będziemy, ponieważ to wokół górnej się będzie bardzo duża część akcji działa, biorąc pod uwagę, że cały czas Trytony są w potężnym Oj, będzie farmatach się i działo. kolejne podejście z Predatorem, teraz on się uda, eksplozji w kask już nie może być wyflaszowany, ponieważ tego błysku brakuje. Jest prawda użycie Chrono Shifta, ale bardzo duża ilość obrażeń jest zarówno na Gragasie, jak i na Lucianie. Jeszcze do tego może dojść Marcy Psychonaut, double kill dla Zilliana, co prawda Adam chociaż ratuje sytuację zabijając jednego ze swoich rywali, może nawet więcej, jest zestanowany co prawda przez tego Zilliana Nie i ma próbował szans. co prawda, ale no to jest kolejne zabójstwo dla Watahy, jeszcze jedno nawet gdzieś tutaj Cassiopeia się pokusiła, także no podejście było ze strony Trytonów, była próba, ale no troszeczkę delikatnie mówiąc zabrakło, no i moi drodzy 4-0-3 Zilliana dolnej alei, no to chyba mówi samo za siebie. 700 złota zresztą nad jego głową cały czas wisi, także oczywiście tutaj jego chcieli najbardziej zabić, ale przede wszystkim pięknie Sirfy zagrał, rzucając te dwie bombki. Jeszcze Ignite'a był w stanie zagrać, zanim przeciwnicy oczywiście sprokowali tę jego umiejętność specjalną. Górna lejka za chwilkę przestanie istnieć i to będzie kolejne duże zwycięstwo dla Watahy, która pogłębi tym swoją przewagę w złocie. Zobaczymy, czy teraz skupią się wokół na przykład wspomnianego przez ciebie wcześniej Heralda, zabiorą go i spróbują na przykład podejść na środek. Wydaje mi się, że nie, zwłaszcza, że Rulmi się recalluje, co jest ciekawym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że no, tam mogli być już przeciwnicy gotowi na ewentualną odsiecz, a woleliby chyba wziąć tego Heralda, kiedy mają pewność, że wszystko jest pod ich kontrolą. Mimo tego, że bardzo dużo temu wizji posiadają właśnie w tamtym rejonie, no to jednak tam zawsze mogą się pojawić przeciwnicy, więc nie chcą po prostu ryzykować. Mamy kolejne rotacje, oczywiście zawodnicy przechodzą tutaj z jednej części mapy na drugą, już będą na pewno starali się tam zareagować na ewentualne robienie tego Heralda. Bo tam już tak naprawdę Ezreal jest cały czas przygotowany do tego, żeby go zabrać, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. I też No jest to myślę, że nawet bez... zaczęty, niedługo nawet tak. będzie skończony, ponieważ no, Ezreal posiada ogromną ilość obrażeń. No to jest 1000 zdrowia w połączeniu jeszcze z Kasiopią, no to jest darmowy objective, który chyba on będzie musiał podnieść, podczas kiedy reszta kieruje się w stronę smoka. Drugi smok tym razem ognisty, więc no, od niego będzie raczej dosyć duża walka. Zobaczmy, jest już podejście od niego w stronę dolnej alei. Mamy wejście teraz ze strony Jacka, jednak Noxin był w stanie troszkę odbić przeciwników. Gdzieś tam walczy cały czas Urgot ze swoimi przeciwnikami, zmuszony jednak też do wykorzystania błysku. Widzimy obniżone punkty zdrowia, jeżeli chodzi o tego Rengara, i nie był w stanie wyleczyć się nawet za pomocą swojej umiejętności. Franchester wykończy Psychonauta i na oparach zdrowia niektórzy zawodnicy Watahy, ale te opary zdrowia są wystarczające do tego, żeby podjąć i zabrać kolejnego ze smoków i zrotować również być może na środek, chociaż tutaj raczej chyba zobaczymy powrót. Nie będą chcieli podejmować zbędnego ryzyka. Proszę zobaczyć, jak niewiele zabrakło, mimo tego, że przewaga w złocie jest bardzo duża na chwilę obecną dla Watahy, to jednak Adam długo utrzymał się przy życiu, naprawdę długo. No i gdyby tych sekund było może jeszcze trochę więcej, to kto wie, czy ta walka nie potoczyłaby się inaczej, biorąc pod uwagę, jak wyglądały paski zdrowia po jednej i po drugiej stronie. Niemniej jednak, no, Watahy wychodzi z tego zwycięsko, kolejne 3 zabójstwa i smok na ich konto, 10-3, 7000 złota przewagi. Wszystko wygląda dla nich bardzo dobrze, ale jeszcze nie powiedziałbym, że jest to przesądzone, biorąc pod uwagę, że Trytony no cały czas walczą, cały czas podejmują akcje i w założeniu są one dobre. Brakuje może tylko troszeczkę obrażeń. No i kwestia tylko tego, czy te obrażenia będą w stanie zbudować, bo tak jak mówiłeś tutaj, jeżeli chodzi o złoto, to jest już prawdziwa przepaść, jak na 14 minutę 7000, bardzo dużo. No i też spore błędy będą musiały na pewno zawodnicy Watahy popełniać, żeby dać przeciwnikom to odrobić. Oczywiście jest to wszystko jak najbardziej możliwe i też nie należy skreślać tutaj żadnej z ekip na tak wczesnym etapie gry. Bo Trytony też pokazywały, że są w stanie właśnie walkę rozpocząć dobrze. Kwestia właśnie, czy faktycznie te przedmioty pojawią się przed jakimś kolejnym większym teamfightem.
No widzimy, nawet nie boi się tutaj agresywnie ładować sobie Franchester, pomimo tego, że widział, że dwójka przeciwników jest w okolicy. Ale wiedział, że cała reszta jest czy to na górnej, czy to na środkowej O! alei, więc mógł sobie na to po prostu pozwolić. No, Zilian, bardzo wcześnie odpalona jest ta super umiejętność, ale wiedział, że no, potężne obrażenia z tego Unleash Power mogą wsiąść na Ezreala, więc słusznie i przytomnie. Jeszcze jest tutaj Arcane Shift rzucony na tę bombę, ale to nie wystarcza, wreszcie zabity jest ten Ezreal, chociaż 1-2-6 na jego koncie. Ten Zilian, no, 700 złota kusi, widać, że Trytony bardzo chcą to zdobyć. Ale zobaczmy, jest aż 5 zawodników w pobliżu środkowej alei. Co prawda Ultimate nie trafia raz, ale trafia drugi i jest to Killing Spree na koncie Franchestera. Może być już nawet kolejne zabójstwo. Co prawda jest użyty zegarek teraz przez Gragasa, ale to nie wystarczy na długo. Jeszcze zabity jest tam gdzieś po drodze Lucian. Adam robi co może, to też jest za mało. To może być Ace tak naprawdę za jedno zabójstwo na Ezrealu. Tak się dzieje. No i cóż, Vataha w natarciu cały czas nie odstaje. No i to będą kolejne wieże dla nich. Największym teraz plusem dla Trytonów jest fakt, że naprawdę sporo złota warci poszczególni zawodnicy i to jest taka chyba jedyna metoda, jedyny klucz do tego, żeby sięgnąć jeszcze tutaj po zwycięstwo, ponieważ no, zbliżymy się do 10 tysięcy sztuk złota prawie że przewagi. I to w bardzo wczesnym etapie rozgrywki. Mam wrażenie, że gdyby nie fakt, że Trytonom ta gra wyskrywa się z rąk bardzo wcześnie poprzez kilka błędów na dolnej alei, no to mielibyśmy o wiele bardziej wygodne spotkanie, ale przez to, że przewaga została zdobyta bardzo szybko i Vataha doskonale wiedziała, jak sobie z nią poradzić, jak ją wyskalować do takich rozmiarów, jakie mamy teraz na ekranach, no to faktycznie Trytony są, delikatnie mówiąc, w sporych tarapatach. To bardzo delikatne oczywiście określenie tej sytuacji, którą obecnie mamy. Widzimy, że stara się Adam jeszcze gdzieś tam powalczyć. Na pewno jasny punkt swojego zespołu, aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy ten pik faktycznie tutaj wyjdzie aż tak dobrze, jak myślę spodziewali się tego. A nie spodziewali się chyba tego, że Syrpy, dostając taką postać jak Zilean, będzie robił aż tak dużo, bo oczywiście w tej poprzedniej sytuacji udało się wykończyć postać, która jest dużym zagrożeniem, bo Ezreal wiadomo, że mając już dwa przedmioty skończone, jest w stanie zadawać całkiem spore obrażenia. To mimo wszystko właśnie tym głównym punktem, dla którego to wszystko jest możliwe, jest ten Zilean, który raz za razem rzuca te bombki, unieruchamia przeciwników, a przy okazji też zadaje im całkiem spore obrażenia. Widzimy też te duszki, oczywiście już są tutaj dostępne w ekwipunku, więc to też na pewno irytuje i pozwala troszkę zachować bezpieczeństwa z racji tego, że można zeskautować sobie ten teren, zauważyć przeciwników. To już chyba nie jest ten moment, w którym Adam jest w stanie walczyć. Też mi się tak wydaje, musi nawet uciekać w popłochu przez przeciwnika. Ależ wysnajpowany! Franchester, moi drodzy, zgarnia kolejne zabójstwo. To chyba jest warte pokczampa na czacie, mam wrażenie. Tak. Chyba warto na pokczampa. Nawet jak kibicujecie rywalom, no to jest, to się po prostu należy. A WP zakupiona i strzał prosto między oczy. No, inaczej nie można określić, to jeszcze w ciężkiej pozycji, bo tam nawet wizji nie było za szczególnie chyba, no chyba, że coś zostało tam już zniszczone. Nie było żadnej wizji, mam wrażenie. Lucky guess być może, no ale tak czy owak oczywiście te drobne elementy powodują, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Ta Cassio przyspieszona, cały czas jest tutaj dostępna ta umiejętność u Zilliana, więc w razie czego będzie można uratować sojusznika. No, czy Trytony będą w stanie uratować tą dolną wieżę? To jest pytanie. Mam wrażenie, że chyba nie. Chociaż jeszcze nie teraz, jeszcze jedna fala. Jeszcze jedna fala będzie potrzebna, ale na pewno potrzebna jest spora pomoc dla tych Trytonów. Zobaczmy, jak mało zdrowia posiadają. Oj, jeszcze może ten Ultimate, no nie trafia tej Syndry. Ten heal bardzo mocno ją uratował, ponieważ bomba nie wystarczyła, ale no śmieszy troszeczkę fakt, że ze wszystkich zawodników po stronie Vatahy to Zion ma najlepsze statystyki, 4-0-7 na jego koncie. A czy oczywiście tutaj pozostali też powoli, ale zaczynają gonić. Wieża zniszczona, przy czym oczywiście inhibitora nie uda się dostać w tym puszu. Trzeba będzie wycofać się, zresetować sytuację, zabrać też smoka, który oczywiście tam jest dostępny. Zobaczmy, jaki to jest infernal, więc myślę, że całkiem fajna opcja, tym bardziej, kiedy już mamy jednego na swoim koncie. Teraz już nawet drugiego, ponieważ no, Xin'Zhao mógł sobie w tak zwanym międzyczasie bardzo szybko tam przejść. No, Franchester teraz pod sporym naporem rywali. Jest, no, optymistycznie rzucony Ultimate. No, Adam tutaj będzie szukał szczęścia, ale ma 11 poziom i nie wiem, czy to jest wystarczające, jeżeli chcesz walczyć z rywalami, którzy są tak bardzo silniejsi od ciebie. Chociaż jest jedno zabójstwo, nawet dwa na konto Trytonów. To mógłby być dobry zalążek, gdyby nie fakt, że zostaje przy...
Co prawda przy życiu zostaje Jack, po drugiej stronie zaś Ezreal i Kasiopia, ale jest równy problem, jest to właśnie Ezreal i właśnie Kasiopia. Bardzo dużo ilości obrażeń po ich stronie, Jack nie ma żadnych szans, żeby nawet próbować do nich podchodzić, a oni mogą robić co chcą, a że Ezreal chce sobie podejść pod środkowy inhibitor, no to tak też właśnie zrobi. No i zobaczymy, tutaj co prawda troszkę się, że tak powiem, wymienili. I ta górna lejka też będzie delikatnym takim języczkiem zainteresowania. Wiadomo, darmowe złoto, więc warto by go po nie było sięgnąć. Optymistycznie. Oj, czy przejdzie się teraz Real? Jeszcze zobacz, zobacz. Wiedział już, że przeciwnika wykończy, więc nawet nie zamierzał tutaj ruszyć ręką, żeby zrobić to szybciej. Także no, gdyby w dwójkę poszli, faktycznie sytuacja by wyglądała inaczej, a tak rozdzielili się i chyba nie do końca się dogadali, co chcą zrobić. Dokładnie tak, Kasiopia chciała sprawda pójść na górną aleję, gdzieś tam przedpuszować, ale to nie wyszło do końca tak, jakby się tego spodziewali. No, Ezreal wyłapany poza pozycją, już trzeci raz zresztą w tym meczu, najwięcej śmierci właśnie na koncie tego zawodnika. No ale ciężko tutaj mówić o jakiejś próbie powrotu ze strony Trytonów, bo jeszcze dużo im brakuje do tego. Takich błędów to musiałoby naprawdę jeszcze bardzo dużo być popełnionych, a widać, że sytuacja nie jest, powiedzmy, idealna. Teraz zagrany teleport, więc w czwórkę już w natarciu zawodnicy Watahy, jest tam również i Casio, tylko że troszkę oczywiście z tyłu z racji tego, że tego teleportu nie było i trzeba było, no, powiedziałbym, na nóżkach, ale no, ciężko tutaj oczywiście na ogonie podbiec. O, teraz jeszcze tutaj obita i to całkiem pokaźnie. Jeszcze tutaj splunął Baron. Jeszcze Baron oplują po raz kolejny. Jest oczywiście wizja robiona, może jakieś podejście pod Barona bardzo blisko się nam szykuje. No jeżeli tak by się działo, no to muszą reagować Trytony. Jakby tego na to kompletnie nie zareagowali, no to już jest skończona rozrywka tak naprawdę. Jakby teraz mieli wystarczająco trudne zadanie. No i Baron faktycznie podejmowany. Zeskautowany teren, więc zdają sobie z tego sprawę, ale tutaj też jest Franchester, który co prawda nieco osamotniony, ale on jest taką zaporą, którą ciężko będzie przejść. Teraz jeszcze gdzieś tam starałem się powstrzymać ewentualne wejście od Jacka i robią to skutecznie. Widzimy zagrana tutaj oczywiście stopwatch, czy nie udało się go trafić. Baron cały czas jeszcze stoi i ma się dobrze, przy czym nie ma już go kto zesmajtować. Przez obrażenia Kasiopi, no to nie było żadnych szans kompletnie. Bardzo przytomnie wyzonowali swoich rywali zawodnicy Watahy. No i to już będzie chyba ostateczna walka drużyna, mam takie wrażenie. Franchester teraz pokaże swoim rywalom, dlaczego nie warto zostawiać Urgota otwartego w fazie pików oraz banów. Dzikiego Ultimate'a nie będzie, bo nie są dostępne, ale proszę zobaczyć, Lumi śmieje się rywalom prosto w twarz, wchodzi prosto w ich bazę, nie przejmuje się kompletnie niczym. Syrpy jeszcze gdzieś tam pod wrogimi wieżami. Egzekucja. Co prawda podejmuje się egzekucji, ale czy to ważne dla jego zespołu? Chyba nie. Najważniejsze jest to, że udaje mi się tę grę chyba już teraz zakończyć. Cały czas 10 sekund do Adama, 12 do Psychnata i 15 do Ponurego. No to jest za mało, żeby w dwójkę jakkolwiek to wybronić. Adam, mimo tego, że bardzo agresywnie lubi wchodzić w przeciwników, jeszcze jest wrzucony. Dobre kombo, żeby zabić Xin Zhao. No i jednak to wystarczy, żeby odstraszyć przeciwników, więc jeszcze kilka minut oddechu mają. Jeszcze Adam. O, znowu się złapać, tak. No nie tym razem. Że tak to skomentuję, ty no nie wiem, Adam, czy to był dobry pomysł. No ale o, jeszcze ten Alpin. Tutaj nie ma ani sekundy. Tutaj zawodnicy nawet nie zamierzają odpoczywać, nie zamierzają brać oddechu tutaj sobie. Teraz widzimy flash szybko zagrany. Jeszcze stara się tam Casio powalczyć o kolejne zabójstwa i jest jeden już na jej koncie. W międzyczasie Ezreal również połkuje. No i podzielą się troszkę. Użyte oczywiście z Zonia. To nie jest oczywiście stopwatch, tylko już zakupiony pełny przedmiot i miniony kończą dzieło zniszczenia, również uda się wykończyć ten Nexus, zapisując szybkie zwycięstwo, bo to jest 24 minuta. No i pierwszy krok został wykonany ku temu, żeby sięgnąć po awans. Dokładnie tak, Watahy o jedną grę bliżej awansu z grupy, brakuje im tylko jednej, a Trytony walczyły dzielnie co prawda, ale gdzieś tam po drodze kilka potknięć sprawiło, że już nie dało się tego wybronić. Na pewno wyciągną wnioski z tej rozgrywki i pytanie, czy uda im się naprawić błędy, które zostały popełnione teraz, a jeżeli tak, to w jakim stopniu?